czyli Radio Conchita, proszę Państwa. Wojna na górze, wojna na dole, wojna o grzech. Które w tej chwili są rozpatrywane. Wojna na grzechy, proszę Państwa. Kto ma więcej, kto ma mniej, kto jakie ma. Proszę bardzo, Krystyna Pawłowicz wytyka, Krystyna Pawłowicz wypomina, zdradza, kto jakie ma grzechy. A przecież u niej jeden grzech znaleźć, to ten jeden grzech byłby za wszystkie, bo tak uczy Pismo Święte, że jeden za wszystkie grzech. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Też przez długi czas wydawało się, że to PO będzie na czele takiej koalicji, a później... Że musi ten podpis postać popis, a później okazało się, że kolejność jest... Ale powiedzcie, Saski, bo ta kultura i tak pojechała już do Wrocławia, proszę Państwa. Ci, a tu nie jest Anglo-Ameryka. Białystok, dajmy powietrze, Saski, pachnie Saska Kępa, to był maj, pachniała Saska Kępa. Zapraszam. Polski. Tutaj nie ma żadnej deklaracji ze strony liderów obu partii, że rzeczywiście taki rząd mógłby powstać. I myślę, że druga w kolejności prawdopodobieństwa opcja, jeżeli w ogóle jakikolwiek rząd miałby powstać, to taki, w którym udział by wzięły dwie partie mainstreamowe, dwie stare partie, czyli Partia Ludowa po prawej stronie i centrolewicowa, socjaliści PSOE. Natomiast to oczywiście wzmocniłoby na przyszłość tylko pozycję tych dwóch nowych partii, Unidos Podemos i Ciudadanos, które mogłyby dalej pokazywać, zobaczcie, tutaj te dwie mainstreamowe partie zablokowały scenę polityczną i nie pozwalają na to, żeby w Hiszpanii doszło do autentycznych zmian. No i oczywiście jest też scenariusz, którego wszyscy chcą uniknąć. W poniedziałek odbyła się taka debata telewizyjna, eksperymentalna, pierwsza w historii tego kraju debata, gdzie udział wzięło czterech liderów głównych partii. No i w pierwszym pytaniu poproszono ich o to, żeby zadeklarowali, czy tym razem będą dążyć do tego, żeby rząd jednak powstał. Każdy z liderów oczywiście powiedział, że Hiszpanie nie chcą trzecich wyborów, zrobimy wszystko, wiemy, że zawiedliśmy. Natomiast nie należy wykluczyć takiej opcji, że jednak do tych trzecich wyborów będzie musiało dojść. Bowiem jeśli Partia Ludowa, jak wskazują na to sondaże, wygra, to na pewno lider Partii Ludowej, obecny premier Mariano Rajoy, dostanie pierwszeństwo w misji formowania rządu. Żeby mu się udało uformować rząd, będzie potrzebował poparcia którejś z sił. Jeżeli nie socjalistów, to właśnie tej czwartej w kolejności partii Ciudadanos. Natomiast lider Ciudadanos w tej kampanii wyborczej, jego głównym żądaniem jest to, żeby ewentualny taki rząd centroprawicowy nie był pod wodzą Mariano Rajoya, czyli Rajoy musi odejść, musiałby go zastąpić ktoś inny z Partii Ludowej. Ale mnie zastanawia, czy to, co się dzieje na hiszpańskiej scenie politycznej, jest bardziej sporem o wizję tego, co się ma dziać z Hiszpanią, czy jest bardziej sporem o to, kto utrzyma pozycję na scenie politycznej, kto utrzyma ten stan posiadania. Wiesz, to ta kwestia jest złożona, bo to zależy od tego, na którą partię patrzysz. Na pewno popularność rosnąca partii Unidos Podemos wpisuje się w jakieś takie szersze europejskie zjawisko, czyli na fali kryzysu 2008 roku, który pod względem gospodarczym w Hiszpanii bardzo ciężko przeżyli. Tam są wyjątkowo wysokie wskaźniki bezrobocia, zadłużenia prywatnego. To trudno się dziwić, że w takich warunkach rosną takie uczucia lewicowe, ale jednocześnie które nie mogą zostać przechwycone przez mainstreamową lewicową partię, czyli właśnie tutaj socjalistów. Dlatego rośnie w siłę taka partia pod pewnymi względami antysystemowa, ale oczywiście to w dużym cudzysłowie, taka zbliżona do greckiej Syrizy. I faktycznie gdyby
tak się zdarzyło, że Pablo Iglesias będzie premierem, będzie on tworzył rząd, bo zdobędzie więcej głosów niż socjaliści, a zdecydują się na tą opcję lewicowego rządu, to można się spodziewać, że Hiszpania będzie wtedy zmierzać, będzie się stawać elementem tego takiego kształtującego się bloku politycznego w Unii Europejskiej, gdzie już obecne są rządy Portugalii, Włoch i Grecji. Pod tym względem ten nowy rząd hiszpański reprezentowałby nową wizję nie tyle Hiszpanii, co w ogóle polityki gospodarczej i Unii Europejskiej. Ale tu znowuż, jeżeli spojrzymy na przykład na partię Ciudadanos, to ona wzrosła jej popularność na fali kwestii katalońskiej, czyli oni byli obrońcami tego, żeby jednak traktować Hiszpanię jako całość i w opozycji do tego katalońskiego nurtu niepodległościowego zdobyli popularność, pokazali się na szerszej krajowej scenie politycznej, więc trudno jest stwierdzić jakie są... Trudno wskazać pojedyncze źródło właśnie tej dość głębokiej transformacji na hiszpańskiej scenie politycznej. A jak właściwie patrzy to nowe ugrupowanie, czyli to połączenie komunistów z Podemos, jak oni patrzą na kwestię katalońską? Oni oczywiście nie mogą powiedzieć, że chętnie przyklasną wyjściu Katalończyków z Hiszpanii, gdyż wtedy nie mogliby liczyć na głosy w pozostałej części kraju. Natomiast są spośród tych czterech ugrupowań najbardziej otwarci na rozmowy o ewentualnym referendum niepodległościowym w Katalonii, czy zmianie warunków, na jakich Katalonia należy do Hiszpanii. I myślę, że to nie jest tylko zagrywka polityczna na cele kampanijne, tylko rzeczywiście, gdyby w Hiszpanii teraz po tych latach rządów centroprawicy do władzy znowu doszła lewica, tylko że już nie jest pod znaku socjalistów, tylko socjalistów razem z Unidos Podemos, to rzeczywiście otworzyłoby się na nowo okno, otworzyłaby się szansa dla Katalończyków, żeby coś nowego uzyskać. Dziękuję bardzo. Paweł Zerka z Widzę Europa był Państwa i moim gościem. Dziękuję jeszcze bardzo. Może dopytam, jak ty mniemasz, jak wyróżysz, jakiego rodzaju rozstrzygnięcie może przynieść ten weekend? Ja myślę, że Unidos Podemos będą drudzy w kolejce przed socjalistami. Wygra Partia Ludowa. Partia Ludowa dostanie pierwsze zadanie sformułowania rządu. Nie uda im się to, bo musieliby uzyskać poparcie Ciudadanos i przynajmniej milczącą zgodę socjalistów. I w drugim rozdaniu powstanie czyli rząd. Czyli powietrze na Saskiej Kępie. Dziękuję bardzo. Paweł Zerka, to była jego wróżba. Zobaczymy, na ile się sprawdzi. Zobaczymy. 14.36, za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tenajewska, a realizował Krzysztof Woźnik. Połączenie. Czyli najlepsze to się teraz zaczyna. Te rzeczy będzie można usłyszeć i być może także dostać książkę. Aha, a propos dostać książkę. Jeżeli teraz chcecie otrzymać Mamę Alergika, Mama Alergika gotuje z dziećmi i dla dzieci. Zapraszam serdecznie. Numer telefonu do nas bez zmian 22 622 6555, to jest numer telefonu do Radia Kolor. Proszę wziąć słuchawkę i kręcić. Ja czekam i jednocześnie pani pozwolą, dobrze, że zagram teraz piosenkę dla taty. Choćby ze względu na tytuł My Father's Eyes. W Radiu Kolor na 103 FM Eric Clapton. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Nie energetyka, tylko energetyka. Energetyka, tylko energetyka. O wszystkim, co ważne i interesujące. Życia będzie lepsze, jak będziesz mówić. Zapraszam Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. Nie, tu u ciebie też jest tak gorąco. Koleżanki zauważyły, że się poca. I słuchaj, zdradziły mi, że jest sposób na pozbycie się tego problemu. Tak? No to Etiaxim. Kategoria ekstra skutecznych antyperspirantów. Z aktywnym systemem ochrony i pielęgnacji skóry. Same już też je stosują i są bardzo zadowolone, więc wiesz, wracając z pracy, podejdź koniecznie do naszej apteki i kup dla mnie nowy Etiaxil Comfort. A dla siebie weź Etiaxil Original lub Etiaxil Strong. Dobrze, kochany. Widzimy się tam. Empik prezentuje wyprzedaż z rabatem aż do 70%. Teraz książki, filmy, muzyka, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. Nie zwlekaj, odwiedź salon Empik i skorzystaj z promocji. Empik.
Empik. Każdego inspiruje inaczej. Mamy dla Ciebie taką ofertę na meble, że szafa gra. Teraz w Black Red White. Wybrane szafy i komody aż 25% taniej. Tylko do 29 czerwca. Zapraszamy do salonów i na brw.com.pl. Meble Black Red White. Ludzie pytają mnie często o dobry przepis na mięso. A przecież nawet najlepszy przepis jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je od kogoś sprawdzonego. Od jutra w Lidlu super okazja. Świeże uda lub podudzia z kurczaka kosztują tylko 2,99 za 500 gramów. Tylko 2,99. Rzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Nowy, ładny dom już w sprzedaży, a w nim raport o inteligentnym i bezpiecznym domu przez cały rok. Ściany, które nie marzną, ograniczamy mostki termiczne, klimatyzacja, czyli sposób na upalne dni. Z wydaniem prezent, niezbędnik ogrodnika lub magazyn 4 kąty, nie przegląd. Ładny dom, tylko 9,99. Powiedzmy, że myślisz o urlopie, już czujesz ten piasek, wciągasz kąpielówki. Prężysz mięsień na kocyku, a tu nagle przypominamy ci o emeryturze, że przyjdzie, nawet jeśli nie chcesz o tym myśleć. Według prognoz na emeryturze dostaniesz tylko 1/3 tego, co zarabiasz. 1/3 pensji nawet przez 20 lat. Jasne. Możesz wzruszyć ramionami i żyć dalej jak młody Bóg. Ale jeśli zaczniesz odkładać dzisiaj z Prudentialem, do godnej emerytury dojdziesz małymi krokami. Bez obaw, bo w Prudentialu masz gwarantowaną kwotę wypłaty i ubezpieczenia na życie. Więc zanim położysz się na kocyku, wejdź na młodzibogowie.pl i zadbaj o swoją emeryturę. Prudential. Jak zwykle żona miała rację. Kupiłem w aptece nowe Etiaxil Strong. Ten antyperspirant jest naprawdę the best. Polecam Etiaxil każdemu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 14.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Działacze opozycyjni z czasów PRL-u apelują o godne uczczenie ofiar poznańskiego czerwca. Po tym, jak Ministerstwo Obrony uzależniło tradycyjną wojskową asystę od dołączenia do listy 58 ofiar wypadków poznańskich, również ofiar katastrofy smoleńskiej, protestował prezydent miasta. Teraz ministerstwo ogłosiło, że wojsko nie będzie asystowało w czasie cywilnego apelu. Autorzy listu otwartego byli opozycjoniści, apelują do wszystkich, od których może to zależeć, o wycofanie się z niefortunnych decyzji uwłaczających, jak piszą, zarówno pamięci ofiar poznańskiego czerwca, jak i katastrofy smoleńskiej. Interpol uderza w przemytników migrantów w kilkudziesięciu krajach. Zatrzymano 26 osób. Międzynarodowa Organizacja Policji apeluje o pomoc w zatrzymaniu kolejnych 11 osób z kilku krajów. Chodzi między innymi o podejrzanych o przemyt Irakijczyków i Afgańczyków. Airbus zbuduje w Warszawie pomieszczenia do produkcji kosmicznej. Firma poinformowała, że dotychczasowa infrastruktura do produkcji satelitów będzie rozbudowana o kompleks pomieszczeń w PZL Warszawa Okęcie, należących do Airbusa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. UEFA poinformowała, że można jeszcze kupić bilety na wszystkie mecze 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Najmniej wejściówek, nie więcej niż 250, pozostało na spotkanie Polski ze Szwajcarią oraz Hiszpanii z Włochami. Ten mecz uchodzi za hit tej fazy mistrzostw. Wszystkie bilety dostępne jeszcze na spotkanie biało-czerwonych kosztują 145 euro. Pełne wydanie informacji TOK FM o 15:00. Pogoda. Jest bardzo upalnie, 27 stopni w Białymstoku, 29 w Poznaniu, w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu 30 stopni, w Szczecinie, Katowicach i Krakowie 31. Dziś burze możliwe w Tatrach i Bieszczadach, nocą na południu niewykluczony deszcz. Znów ciepło, bo w większości regionów nocą 18 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest już nasz ekspert od sztuki, Anda Rotenberg, historyk, krytyk sztuki, kuratorka wystaw. Dzień dobry Pani Ando. Dzień dobry Pani Anno, miło mi Panią znowu widzieć.
Mi również, pani Ando, miło panią widzieć. Anna Wacławi Korpik, redaktorka Radia Tok FM. Niedawno miałyśmy przyjemność chyba jednakowoż gościć w Berlinie na berlińskim Biennale. Tym razem niestety żałuję, że już bez mojego osobistego udziału, ale od tego mamy eksperta od sztuki w Tok FM, żeby nam opowiedział, jak wygląda manifesta w Zurichu, w tym roku w Zurichu, czyli druga, kolejna z wielu ważnych... To pierwsza. Tak, chronologicznie historycznie, tak. To pierwsza. Tak, pierwsza, choć nie najważniejsza. Jest to 11. te Biennale manifesta, a 9. Biennale berlińskie się niedawno otworzyło, więc chronologicznie jest to impreza troszkę starsza. Manifesta to nie jest biennale, które się odbywa zawsze w jednym mieście. To jest biennale wędrujące. Z poprzedniego zapamiętałam bojkot. Z poprzedniego, które miało miejsce w Petersburgu, zostało zbojkotowane. No, nie przez włoskich. Ale przez wielu artystów. Tak? No, przeze mnie zostało zbojkotowane. I przez Pawła Althamera, o ile dobrze pamiętam. No, w każdym razie to był, no, to taka zbieżność faktów artystycznych i politycznych, która była niekorzystna w moim przekonaniu, dlatego że to był czas, kiedy właśnie zajmowano Krym i taka międzynarodowa wystawa bardzo posłużyła legitymizacji władzy rosyjskiej. Nie wszyscy byli na tyle wrażliwi, żeby to jakby sobie zdać tego sprawę. Znamy to i z naszego terenu. Niektórzy również legitymizują działania władzy w Polsce, każdej władzy prawdopodobnie. Świat artystyczny również jest wtedy podzielony. O, to różnie bywa. Albo są powody do podziału, albo nie ma. W każdym razie manifesta to jest takie biennale, o które aplikują różne miasta. I w tym celu muszą zgłosić gotowość i udowodnić, że będą w stanie finansować tę międzynarodową imprezę, która co 2 lata jest droższa. No i wygrał Zurych, który nie miał problemu z włożeniem 5,5 miliona franków szwajcarskich na to przedsięwzięcie. Ale też, bardzo to jest interesujące, że w gruncie rzeczy cała koncepcja kuratorska jest nakierowana na miasto. Czyli miasto płaci, miasto wymaga. No tak by można w skrócie powiedzieć, niemniej... Jak widać, w świecie sztuki ta zasada również działa. Bardzo inteligentnie zostało to pomyślane, bo... Zważywszy na temat tego biennale również. Tytuł jest bardzo chwytliwy i związany z takim ogólnym spojrzeniem na Szwajcarię. Czym jest Szwajcaria? Państwem, gdzie są głównie banki. Bogatym. I tytuł manifesty tegorocznej jest Co ludzie robią dla pieniędzy? What the people do for money? Krystian Jankowski, artysta polskiego pochodzenia, niemiecki, właśnie, został kuratorem. Znajome nazwisko. Tak, został kuratorem tego biennale i wymyślił, no, znaczy ideologicznie jest to oczywiście pochylenie się nad pracą. Nad pracą i nad różnymi zawodami wykonywanymi wszędzie, a więc też i w Zurichu. Ale z bardzo specjalną taką zurycką atmosferą. Dlatego, że no po pierwsze samo zwiedzanie jest ułatwione przez lokalizację. Bo są takie 4 lokalizacje zasadnicze i bardzo dużo mniejszych miejsc, które można zwiedzać opcjonalnie. Jest ich 30 przynajmniej, ale 4 zasadnicze, największe, gdzie są główne pokazy, to jest dawny browar, ponieważ ostatnio w browarach się sztukę pokazuje. Pokazuje sztukę. Tam ma swoją siedzibę Muzeum Migros, które zwinęło swoją kolekcję, żeby udostępnić ją na manifestem. Wchłania on indywidualne wystawy, czy też wystawy organizowane przez 2 najdroższe galerie sztuki współczesnej w Zurichu, które tam się mieszczą, które są otwarte i właściwie jak się tak chodzi i ogląda wystawę manifesta, to można zajść do tej galerii prywatnej, która jest tuż obok. A to jest duży kompleks budynków w robotniczej dzielnicy Zurichu, ale podjeżdża bezpośrednio pod ten budynek tramwaj,
numer 4, proszę państwa, jakby ktoś chciał, i jedzie później do centrum. I wszystko, co się dzieje z najważniejszych rzeczy, jest na linii tego tramwaju. Więc się wysiada na kolejnych stacjach i ogląda kolejne rzeczy. Pawilon refleksji został zbudowany na wodzie Jeziora Curyskiego, czyli pływa platforma, w której można zobaczyć making of, czyli zobaczyć, jak kolejni artyści, a było ich 30 zaproszonych do zrobienia specjalnych projektów, sobie z tym radzą. Można to, te filmy oglądać trzymając nogi w wodzie. Można skakać i pływać w Jeziorze Curyskim z tej platformy. Można też siedzieć na takich schodkowych siedzeniach i opalać się, można spożywać. Ta refleksja ma się rodzić pomiędzy tym pływaniem a trzymaniem nóg w wodzie. Jakoś tak w zębach z piasku zgrzyta pani Jadek, pani nie ma, nie ma jakaś... piasku, nie ma piasku, jest wszystko chemiczne. Ja wiem, że nie ma tam piaszczystej drewniane plaży. Raczej mam na myśli to jakąś potwornie dofinansowaną, nadętą imprezę. Ona nie jest nadęta. To znaczy, to jest zrobione tak, żeby każdy czuł, że ona jest łatwa do przełknięcia i że sztuka się pochyla egalitarnie nad rozmaitymi zawodami. Ale przy tej okazji się oczywiście promuje miasto. I oczywiście ta platforma, która być może będzie tam, jeżeli się nie zostanie zniszczona przez warunki pogodowe, które w Zurychu są chimeryczne, to ona tam pobędzie dłużej. I będzie atrakcją, bo to jest centrum życia takiego kulturalnego czy wypoczynkowego. Następna stacja jest tak zwany Helmhaus. To jest bardzo ciekawa budowla, bo ona się jest połączona z kościołem, niegdyś zbudowanym na wyspie, na rozwidleniu rzek, który teraz już nie istnieje, jest zasypane i wejście jest nie przez most, a suchą stopą do takiego właściwie czegoś w rodzaju bazarku, dobudowanego do tego kościoła. A w tym kościele, który jest czynny, jest duża część na górze wystaw, manifesty, ale też jest w nawach, w głównej przestrzeni sakralnej. Jest też wystawa bardzo interesująca rosyjskiego artysty, który się nazywa Anufriev. I to jest taki namysł, czy taki ośmiertny dialog z Nabokowem. Więc są motyle, są fragmenty dzienników, są bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego Nabokow? No bo umarł w Szwajcarii, spędził tam ostatnie 18 lat swojego życia, więc został przez Szwajcarię przywłaszczony po niego. Znane zjawisko, nie tylko w świecie sztuk. Nie, ale to jest bardzo ciekawe, że się właśnie punktuje takie, bo oczywiście są działania związane z Freudem. No już nie chce mi się przypominać głośnych międzynarodowych dyskusji, kto jest czyim artystą, naukowcem, wynalazcą. No, w każdym razie tam ta psychoanaliza też się pojawia. Bardzo ciekawie zresztą przez węgierską artystkę zinterpretowana, ponieważ odbywają się seanse, na którym kobiety się zwierzają ze swoich fantazji erotycznych i artystka je robi notacje rysunkowo-malarskie na ten temat, jak na podstawie tych opisów na przykład. Więc nie zupełnie tak do końca klasyczny Freud, ale bardzo freudowski. Jeszcze tylko o Wilbecku powiem, ponieważ też zalecają się szpitale o rozwiniętej technice medycznej i Michel Wilbeck dał się zbadać. Cały organizm został przebadany do Wilbecka i można zobaczyć jego zdjęcia i USG, i prześwietlenie czaszki, i parę innych takich drobiazgów. I co pani Ando, zdrowy chłopak jest? No ma troszkę drobny polip na, przepraszam, odbycie, ale to jest operowalne. I rozumiem, że zgodził się na te... No powiedział, że tak, że uwzględnie to, tak, że na wszystko się zgodził, tak, na wszystko się zgodził. Bardzo to jest interesujące. No bardzo państwa przepraszam za ten szczegół w porze obiadowej. No, chciała pani wiedzieć. No, oczywiście, w końcu to publiczna wiedza, jak się okazuje, chociaż w Szwajcarii bardziej publiczna niż w Polsce. Teraz no, już w Polsce, dzięki naszemu programowi również.
No więc jeśli się pojedzie troszkę dalej, jeden przystanek dalej, tą samą linią numer 4, to się wyląduje na wysokości słynnego kabaretu Voltaire. I tu się wraca do tradycji jakiej, pani Anno? Dadaistycznej. Oczywiście. Idzie się do słynnej kawiarni, troszkę się idzie w górę, tam 50 metrów, znad jeziora, czy znad właściwie rzeki. I wchodzi się do kabaretu Voltaire, który wygląda tak, jak wygląda, czy kanciapa, nieduże schodki na górę, gdzie się odbywają rozmaite występy. Nie wiem, w jakiej częstotliwości. W każdym razie, proszę państwa, można sobie też zafundować w ekskluzywnej restauracji artystyczny obiad za 160 franków, bo też mowa o kuchni, a właściwie o takich imbisach, jak oni to nazywają, które głównie prowadzi mniejszość turecka w Zurichu, ale też można zaprowadzić psa do strzyżenia, żeby mu ładną fryzurę zrobić. Rozmaite zawody, pani Anno, tam są wyniesione na piedestał sztuki w sposób bardzo inteligentny. I w porównaniu z Biennale Berlińskie muszę powiedzieć, że to curyckie jest nacechowane ogromną wyobraźnią, dużym poczuciem humoru i szalenie urozmaicone, bo też jest wielu znanych artystów wplecionych w narrację tych wystaw kuratorskich. No nie wiem jak państwo, ja się czuję zachęcona do wycieczki do Zurichu. Abstrahuję w tej chwili od kursu franka szwajcarskiego i bynajmniej nie przez wyniki badań Webeka, o których przed chwilą była mowa. A co by pani zrobiła dla pieniędzy, pani Andy? Wie pani, ja już jestem stara i wiem jedno, że trumna nie ma kieszeni, pani Anno, więc takie zarabianie pieniędzy dla zarabiania pieniędzy to nie jest zajęcie, któremu bym poświęciła resztę życia. Więc dla pieniędzy bym niewiele zrobiła i nawet nie wiem co. Musiałabym się zastanowić. To się zastanowimy i nie wiadomo, być może któregoś dnia efekty tego zastanowienia usłyszą państwo w programie może EKG u Maćka Kołkowskiego bardziej niż w programie o sztuce, jakim jest Antymateria. Dziękuję za pytanie, ja się zastanowię nad tym, tak, i dam pani znać. Również dziękuję, ja się nie będę nad tym zastanawiać z różnych względów, ale Antymateria, mam nadzieję, że jak zawsze pojawi się w czwartek za tydzień po 14.40 i słuchanie Antymaterii nie kosztuje. Jeszcze tylko chcę wspomnieć, że jakbyście państwo wpadli jednak do tego Zurichu, to polecam wielką monograficzną wystawę Picabi, współtwórcy ruchu Dada. Właściwie pierwszą w historii tak wielką wystawę zrobioną wspólnie z Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Jest szansa, żeby ją zobaczyć do 18 września. Wszystko jest czynne. Och, Picabia, powiedziała pani Picabia. To myślę, że kiedyś wrócimy w Antymaterii do tego artysty. Absolutnie. Na razie zapraszamy za tydzień. Anna Rotenberg i Anna Wacławik-Orpik. Antymateria. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM. Póki co wojna mnichów jest, proszę państwa. Wojna na górze, wojna na dole. Audycje. Proszę państwa, wojna na grzechy. Jeden drugiemu wytyka Pawłowicz. Pawłowicz dzisiaj wytyka grzechy, błędy jeden drugiemu. Ja nie wiem, czy to jest chrześcijańskie, raczej nie. Macie się w czym umyć? No ale... Ze studni woda. Ze studni, bo tej nawet szkoda, co rozłożą. Wiaderko to dna dotyka. Ciężko jest, ciężko. Reporterzy. Jest to największa budowla militarna, jaka kiedykolwiek powstała. To jest 200 hektarów podziemnego miasta. Opozycja cała, wszyscy posłowie wstali, zaczęli machać konstytucją, wykrzykując konstytucja, konstytucja. Reporterzy. Mieliście wątpliwości? Pojawiają się wątpliwości, bo to nie jest możliwe, żebyśmy każdy jeden samorząd mogli dofinansować. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy Małpa Tok. Radio Koncit. Tok FM, Euro Koncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Reklama. Wojna na grzechu. Mogą być atakowane wojna przez grzechu. Rodzaje grzybów. Dlatego wojna na górze. Aerozol kosmetyczny wojna Sefer, na dole. Który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Głupi, niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper. Grzyby nie przepuści. Aby się pobić. Orientalne smaki tego lata ze sklepem Samira. Moherowi z kijami. Moherowi z kamieniami. Na Jezusa. Na Magdalenę. Z językami. Z językami. Tylko z kopytami, z pazurami. Dodaj pazurami. Orientalnego Moherowi. Wojna mnichów. Chińska 64A oraz Samira Shop.pl. Radio Tok FM. Euro Koncita. Barbie
Baby Band Kontra Polszowa. 6 koncertów. Podczas wojny mnichów. Wojna mnichów na dole. Wojna mnichów na górze. Z kijami, z kamieniami, z kopytami, z pazurami. Jeden na drugiego, drugi na trzeciego, trzeci na czwartego. Wojna moherowa. My tu, w Warszawie i tam. Suwałka pod Suwałkami. A Anglo, Ameryka z Białystoku. Gdzieś jest po środku. 185 km stąd. Niczym wyspa, która odpływa od tej Warszawy. Daleko odpływa, odpływa od tej Warszawy. Dobrze, że przypomniałeś. No, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Tak, to na górze mieszka Lona Fajna. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. I nie przysypia. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy, diety, drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. Jak minęła ci droga? Ekstra. Super. Lokomotyw, bezpieczna podróż, bez skutków ubocznych. Z Inhibelis Rizoma zmniejsza odczucia ulgi i ogranicza skutki uboczne podróży. Lokomotyw, ładny dom już w sprzedaży, a w nim raport o inteligentnym i bezpiecznym domu przez cały rok. Ściany, które nie marzną, ograniczamy mostki termiczne. Klimatyzacja, czyli sposób na upalne dni. Z wydaniem prezent, niezbędnik ogrodnika lub magazyn cztery kąty. Nie przegap. Ładny dom, tylko 9,99. Kino Konesera. Projekt sieci Kin Helios na 5. Kołobrzeskim Festiwalu Filmowym. Kołobrzeg od 6 do 10 lipca. Zapraszam, Tomasz Raczek. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 23 czerwca, jest 15. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur i Adam Ozga. List otwarty byłych opozycjonistów w sprawie asysty wojskowej na rocznicy poznańskiego czerwca. Jedyna w Polsce szkoła muzyczna dla niewidomych może przestać istnieć. Całość sprowadza się do stwierdzenia, albo się jest muzykiem, albo niepełnosprawnym. Od teraz każdy mecz o wszystko. Polscy piłkarze w bojowych nastrojach przed spotkaniem ze Szwajcarią. Byli działacze opozycji solidarnościowej apelują o wycofanie się z, jak piszą, niefortunnych decyzji uwłaczających pamięci ofiar poznańskiego czerwca, jak i katastrofy smoleńskiej. Pod listem w tej sprawie podpisali się m.in. Jan Lityński, Karol Modzelewski, Józef Pinior oraz Henryk i Ludwika Wójcowie. Ministerstwo Obrony Narodowej, co potwierdza wiceszef resortu Bartosz Kownacki, odmówiło właśnie asysty wojskowej na uroczystościach rocznicy poznańskiego czerwca, bo prezydent Jacek Jaśkowiak nie zgodził się na dołączenie w uroczystym apelu do listy 58 ofiar wypadków poznańskich, również ofiar katastrofy smoleńskiej. To decyzją ministra obrony narodowej ustanawiany jest apel i to minister obrony narodowej ustala treść apelu. Prezydent Poznania nie będzie decydował o sprawach, które są w kompetencji rządu polskiego. Asystę wojskową mogą zastąpić poznańscy harcerze, Straż Miejska i Młodzież, odpowiada prezydent Jaśkowiak. Mam szereg pism od oficerów rezerwy, którzy zapewnili mnie, że przyjdą na te uroczystości. Mam nadzieję, że również przyjdą żołnierze służby czynnej i nie będą mieli z tego tytułu żadnych nieprzyjemności i represji. Obchody rocznicy poznańskiego czerwca zaplanowane są na najbliższy wtorek. Mają w nich wziąć udział prezydenci Polski i Węgier. Grupa posłów Platformy zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego część przepisów tzw. ustawy o obrocie ziemią. Zamiast ochrony przed wykupem jej przez cudzoziemców mamy trudności w dostępie do ziemi obywateli Polski, mówi były minister sprawiedliwości Borys Budka. Jest złym prawem, które psuje polski obrót ziemią, która spowodowała już spadek wartości ziemi, która może doprowadzić do bankructwa polskich rolników i na to zgody Platformy Obywatelskiej nie ma.
Od 30 kwietnia ziemię w myśl zapisów ustawy mogą nabywać tylko rolnicy indywidualni, ich krewni, spadkobiercy oraz samorząd, kościół i agencja nieruchomości rolnych. Ustawę o obrocie ziemią bada Komisja Europejska pod kątem zgodności przepisów z unijnym prawem. W Wielkiej Brytanii od rana trwa referendum w sprawie dalszego członkostwa kraju w Unii Europejskiej. Na miejscu jest specjalny wysłannik TOK FM Dionis Stulis. Łączymy się z nim ponownie. Opublikowane dzisiaj sondaże dają przewagę zwolennikom pozostania we wspólnocie. To prawda, w tych ostatnich badaniach mają oni 3-4% przewagę nad brexitowcami, choć eksperci nadal podkreślają, że wynik plebiscytu zapewne będzie w okolicach remisu. Wszystko zależy od tego, jak zachowają się wyborcy niezdecydowani. Ważna jest także frekwencja. Im ona wyższa, tym mniejsze szanse na brexit, bo frekwencje mają napędzać ludzie młodzi, a ci w większości są mocno proeuropejscy. Ale i wśród starszych Brytyjczyków, potencjalnie konserwatywnych i bez sympatii wobec Brukseli, znalazłem dziś tu w Londynie euroentuzjastów. Zdecydowanie popieram pozostanie w Unii. W tych trudnych czasach trzeba działać wspólnie i mówić jednym głosem. Zagłosowałam za niewychodzeniem z Unii. Bardzo bałabym się rozbicia wspólnoty. W jedności siła. Referendum trwa od rana, po wczesnym oblężeniu lokali wyborczych. Teraz kolejki nieco zmalały, bo ludzie są w pracy. Głosowanie zakończy się o 23 czasu polskiego. Dziękujemy, to był Dionis Sturis i jego kolejna relacja z Londynu, gdzie decyduje się przyszłość Wielkiej Brytanii, a pośrednio także całej Unii Europejskiej. A już za chwilę gościem Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd będzie Paweł Świdlicki, analityk londyńskiego think tanku Open Europe. Słuchasz informacji TOK FM. Jedyna w Polsce szkoła muzyczna dla niewidomych może przestać istnieć. Placówka, która mieści się w Krakowie, według przepisów nie może pobierać subwencji dla niepełnosprawnych. Okazało się, że prawo nie przewiduje kształcenia artystycznego osób niewidomych. Mówi Barbara Planta, dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie, przy którym działa szkoła. Dzieci niepełnosprawne są dyskryminowane, bo całość sprowadza się do stwierdzenia, albo się jest muzykiem, albo niepełnosprawnym. Miasto musi zwrócić nielegalnie wypłacaną subwencję za ostatnie 2 lata, to w sumie 2,5 miliona złotych. Krakowscy radni przygotowują rezolucję do posłów w sprawie zmiany ministerialnych przepisów. 20 lipca, a więc tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, autostradą A4 przejedziemy od granicy z Ukrainą do granicy z Niemcami. Tego dnia udostępniony kierowcom ma zostać ostatni odcinek A4 między Rzeszowem a Jarosławiem na Podkarpaciu, ale w wielu miejscach ruch i tak odbywać się będzie tylko jedną nitką. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Za godzinę trening w bazie w La Bolle, a już jutro wylot do Saint-Étienne na mecz ze Szwajcarią. O nastrojach w polskiej reprezentacji przed 1/8 finału Euro 2016 już teraz specjalny wysłannik TOK FM do Francji, Marcin Szymiński. Są bardzo bojowe. Meczem ze Szwajcarią rozpoczęliśmy ten etap, że gramy mecz o wszystko i oby tych meczów było jak najwięcej na tym mistrzostwie. Mówi drugi trener Bogdan Zając, a ze Szwajcarią łatwo nie będzie, bo choć to zespół w stylu gry nieco podobny do naszego, to jednocześnie bardzo wymagający przeciwnik, przekonuje obrońca Artur Jędrzejczyk. Wiemy o tym, że bardzo dobrze potrafią grać w piłkę, co pokazali tutaj na tych spotkaniach. Jak już wspomniałem, zapowiada się dość wyrównany pojedynek. Dziennikarze pytali więc, czy piłkarze ćwiczą rzuty karne. Trener Zając przekonuje, że to element każdego treningu, ale nie gwarantuje idealnych jedenastek w meczu. Zupełnie inna koncentracja, inna atmosfera. Jest się na bardzo dużym wysiłku, bo już przeważnie już to jest po 120 minutach, jeżeli do rzutów karnych dochodzi. Z La Bolle Marcin Szamiński, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 15.20. Pogoda. Do końca dnia upalnie, w Tatrach i Bieszczadach burze, a w nocy możliwy przelotny deszcz. Na termometrach nocą od 11 do 20 stopni. Jutro wciąż burzowo w górach i wciąż wszędzie bardzo, bardzo ciepło. Od 29 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do 33 na zachodzie i południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam Państwa na Światopodgląd. Dziś oczywiście dużą część programu poświęcimy referendum, które trwa w Wielkiej Brytanii. Pewnie już Państwo dużo słyszeli, ale jednak to jest zdarzenie, które może fundamentalnie zmienić przyszłość Europy. Dlatego na początek połączyliśmy się z Pawłem Świdlickim, analitykiem londyńskiego think tanku Centrum Analitycznego Open Europe. Dzień dobry. Dzień dobry.
No właśnie, zaczynamy zawsze od tych sondaży, ale do czegoś próbujemy się chwycić i choć ja już sama na antenie mówiłam nie wiem ile razy, że ich wartość nie jest zbyt duża, no ale jednak te publikowane w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach pokazują, że możemy czuć się dosyć uspokojeni. My, którzy jednak uważamy, że lepiej będzie dla wszystkich, jeżeli Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, bo przewaga zwolenników tego pozostania no, w niektórych sondażach wynosi już w tej chwili 10 punktów procentowych. No tak, rzeczywiście ostatnie sondaże wskazują na to, że jednak wygra opcja, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, ale myślę, że nie można być do końca pewnym i poza tym nie. Sam wynik będzie też będzie bardzo ważny, bo jeżeli będzie bardzo wąska wygrana, to niekoniecznie ten problem zostanie rozwiązany, więc myślę, że to nie jest tylko ważne, która strona wygra, chociaż oczywiście to jest najważniejsze, ale także skala wygranej też będzie bardzo, bardzo istotna, między innymi też dla brytyjskiej polityki wewnętrznej, dlatego że jeżeli Cameronowi nie uda się zdobyć dużej większości, to pomimo wygranej jego autorytet będzie zmniejszony, więc to też jego losu. Ja bym chciała właśnie jeszcze o tym porozmawiać trochę, o tym, jak już wiemy, że co się zmieniło, a co się no, prawdopodobnie musi zmienić, ale zanim do tych strategicznych wątków długodystansowych przejdziemy, to jednak chciałabym zapytać jeszcze o kilka wątków referendalnych. Znajdą Państwo na stronie Open Europe analizę Pawła Świdlickiego na tę noc, taką bardzo dla zaawansowanych i dla zaciekawionych godzina po godzinie, miasto po mieście, jak analizować te spływające przez całą noc wyniki, ale ja bym chciała wybrać jeden wątek, który mnie bardzo zaciekawił. Tam zrobił pan takie zestawienie tych miejsc, w których mieszkańcy są najbardziej przekonani, najsilniej prawdopodobnie będą głosować za wyjściem i tych, które są za pozostaniem. I wśród tych, którzy są za pozostaniem, to te miejsca są dosyć oczywiste. To są duże miasta, to jest Londyn, to jest Edynburg, to jest Cambridge, Glasgow i tak dalej. Natomiast wśród tych najbardziej niechętnych Unii Europejskiej króluje wschodnia Anglia, wschodnia Wielka Brytania. Dlaczego? No to jest bardzo dobre pytanie. Jest parę przyczyn. Po pierwsze to jest część kraju, gdzie ludzie są, bardziej starzy i to oczywiście jest duży wskaźnik tego, jak ludzie będą głosowali w referendum, bo ogólnie mówiąc starsze pokolenie jest bardziej nastawione na wyjście. To są trochę biedniejsze rejony kraju, gdzie ludzie mają za złe, czują, że ich szanse życiowe nie są aż takie wysokie i do pewnego stopnia albo bezpośrednio winią Unię Europejską za to, albo myślą, że warto zaryzykować i tak, że oni osobiście nie mają niczego do stracenia. Więc myślę, że to są główne przyczyny. Czasami też jedna rzecz, że to nie są też koniecznie regiony kraju, które są najbardziej dotknięte przez imigrację. W niektórych częściach tak, na przykład w okolicach Lincoln czy Peterborough, tam jest duży napływ unijnych imigrantów, ale także trochę niżej są także rejony, gdzie jest stosunkowo bardzo niski napływ imigrantów, czy to z Unii Europejskiej, czy spoza Unii Europejskiej. Co dowodzi, jeżeli dobrze rozumiem tego, że to referendum znów tak naprawdę nie jest do końca, nie dotyczy pytania, które jest nim zadane, czyli integracji. Nie dotyczy też do końca stosunku do migrantów, to znaczy wydawało się, że to jest ta główna emocja, która powoduje, że ludzie się boją przyszłości i boją się, uważają, że będą bezpieczniejsi poza Unią Europejską, tylko jest to jakiś wyraz ogólniejszej frustracji polityczno-społecznej. Tak, myślę, że do pewnego stopnia to jest trafne. Ja myślę, że właśnie, że kampania na rzecz wyjścia właśnie chciała, żeby to było, nie mówili tego wręcz, ale cała kampania była właśnie w taki sposób uszyta, że to ma być de facto referendum na temat imigracji, dlatego że imigracja to jest część członkostwa Unii, które tak najbardziej ludzi obchodzi. Ogólnie ludzie nie są za bardzo zainteresowani tym, jak działają instytucje unijne, takie bardziej niszowe argumenty.
tylko właśnie imigracja. I tylko problem teraz taki dla kampanii na rzecz wyjścia jest, że ten nóż ma dwa ostrze. I oczywiście niektórzy ludzie czują bardzo mocno, że trzeba zmniejszyć imigrację, ale także są ludzie, którzy mogliby zostać przekonani na to, żeby zagłosować za wyjściem, którym bardzo nie spodobała się ta kampania, bardzo, bardzo nie podoba im się to, że chcą dzielić społeczeństwo na imigrantów i nieimigrantów i tak dalej, więc dlatego ci właśnie ludzie mówią, okej, teraz my, skoro kampania jest taka negatywna i nieprzyjemna, to my zagłosujemy za pozostaniem. Mm-hmm. A jeszcze jedno chciałam dopytać. Naprawdę przysłowiowi wszyscy wypowiedzieli się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii. Znaczy mam na myśli Fundusz Walutowy, Bank Światowy, think tanki światowe, przywódców dużych państw, związki zawodowe, no takie powiedzmy te liczące się ośrodki władzy i wpływania na opinię publiczną, no apelowali o pozostanie Wielkiej Brytanii. Natomiast pana think tank ogłosił neutralność. Z czego to wynika? No to wynika z tego, że mamy bardzo szeroki zakres ludzi, którzy nas fundują i nas wspierają. I niektórzy ludzie są za pozostaniem, niektórzy są za wyjściem, więc dlatego jako instytucja jesteśmy neutralni, ale także dlatego chcemy być wiarygodni, chcemy, żeby wyborcy mogli się zwracać do nas i mieć zaufanie co do naszych informacji i na podstawie naszych analiz podjąć własną decyzję, czy zostać, czy odejść. I jeżeli byśmy ogłosili poparcie dla jednej z dwóch stron, to byłoby o wiele trudniej, dlatego że ludzie by od razu podchodzili do naszych materiałów i myśleli, aha, okej, oni są za pozostaniem czy za wyjściem, więc nie możemy brać tego dosłownie, musimy zawsze być uważni, jaka jest ich agenda. Więc dlatego to, że jesteśmy neutralni, pozwala obu stronom cytować nasze badania i A jakby podsumować wasze badania, to wynika z nich, że dla Wielkiej Brytanii Brexit czy Remain, pozostanie czy wyjście z Unii Europejskiej będzie korzystniejsze? No to też nie jest takie proste, to zależy, raczej nasza analiza wskazała, że Brexit to nie jest coś, co ma określone skutki. To wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało. Na przykład Wielka Brytania może wyjść z Unii Europejskiej i podpisywać umowy handlowe z innymi państwami. Negocjować każdą z jedną. Dyskutowaliśmy wcześniej o imigracji. Według nas Wielkiej Brytanii potrzebny jest wysoki napływ imigracji. Więc jeżeli gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale nadal miała relatywnie wysoki poziom imigracji, to gospodarka nie zostanie za bardzo zaszkodzona, ale gdyby wyszła i starała się radykalnie obniżyć liczbę osób, czy to z Unii, czy spoza Unii, to na pewno według nas negatywne to będzie miało skutki na gospodarce. Więc to nie chodzi o samą decyzję, ale też co by się stało potem, jaką politykę prowadziłby następujący rząd. Więc dla nas to nie jest takie proste. Tylko zapytam, czy pana zdaniem analizy waszego think tanku czy innych mają jakikolwiek wpływ na decyzje podejmowane przez wyborców i polityków, którzy uczestniczą w tej kampanii? Myślę, że jeżeli chodzi o polityków, to bardziej. I potem to się też transmituje do wyborców przez tych polityków. Raczej wiem, że tysiące ludzi zerka na naszą stronę, czyta nasze analizy, ale oczywiście wiemy, że w tym referendum będą głosowali miliony osób i wiele z nich nie jest politycznie zaangażowanych, więc po prostu nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało. Paweł Świdlicki, analityk londyńskiego think tanku Open Europe, był Państwa moim gościem przez Skype'a. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu, pytać też Polaków, zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, z czego wynikają ich poglądy, informacje, a po nich z kolei norweska perspektywa na ten Brexit, bo na Norwegów często zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii się powołują. Światopodgląd.
Jacek Żakowski zaprasza na poranek radia TOK FM. Patriotyzm to każdy wie co, ale eleganccy ludzie o tym nie mówią. Jak politycy zaczynają o tym mówić, od razu wiem, że coś chcą skręcić. Bo każdy widzi świat inaczej. Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka. Serdecznie zapraszam. Poranek Radia TOK FM. W piątek od 7 do 9. Reklama. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe, dewelopera Napollo. Oferta przedsprzedażowa mieszkań w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zieleni, w odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe Południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Warszawa. www.nowepołudnie.pl. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do Ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla Twojej firmy. Sprawdź na mbank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 25 maja do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na mbank.pl/firma. mBank. Ikona mobilności. Zobacz, idealne miejsce na błogie wakacje. Z daleka od domostw, ukryte w ostępach gęstego lasu. Piękne, ale jak my tam trafimy? O, to nie musisz się martwić, Honda nas pokieruje. Właśnie ruszyła promocja. Tego lata Honda Civic 5D i Civic Tourer ze zintegrowanym systemem nawigacji satelitarnej w standardzie. Jedź prosto do celu z systemem nawigacji Honda. Odwiedź autoryzowany salon Hondy i beztrosko planuj swoje wakacyjne podróże. Czy wiesz, że w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie właśnie ruszyła rekrutacja? Marzysz o pracy weterynarza? Chcesz zostać dietetykiem lub technologiem żywności? Pasuje Ci informatyka lub biotechnologia? Wybieraj spośród 37 kierunków przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. Sprawdź ofertę studiów na www.sggw.pl i studiuj na jednej z najlepszych uczelni. Tylko jedna opłata rekrutacyjna. SGGW. Zrealizuj swoje marzenia. Rekrutacja trwa. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15.20. Elżbieta Mazur, zapraszam. UEFA poinformowała, że można jeszcze kupić bilety na wszystkie mecze 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Największą popularnością cieszy się spotkanie Hiszpanii z Włochami, ale na mecz Polska-Szwajcaria zostało także najmniej wolnych miejsc. Obie drużyny grały, jeśli chodzi o Polskę i Szwajcarię, do tej pory 10-krotnie. 4 razy wygrywali biało-czerwoni. Było 5 remisów, 1 porażka. Statystyki przed tym spotkaniem przemawiają za naszymi. Asystent trenera Adama Nawałki, Bogdan Zając, uważa, że to będzie wyrównany mecz. Jesteśmy podobnymi drużynami, podobny styl gry, bardzo dobry szybki atak, dobrze potrafią utrzymać się przy piłce, też świadczy o tym, że grają bardzo dobrze w defensywie, widzimy po ilości straconych bramek, czy w eliminacjach, czy teraz w fazie grupowej, więc są podobieństwa obydwu zespołów, ale w tym momencie mistrzostw ktoś musi wygrać, więc walczymy o zwycięstwo. Bogdan Zając dodał, że od teraz każdy mecz Polaków będzie meczem o wszystko. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ma być uchwalona już na następnym posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie. W porządku obrad znalazł się właśnie taki punkt. Tymczasem dopiero wczoraj pracę rozpoczęła podkomisja, która ma wypracować 1 projekt z 4 złożonych w parlamencie. Poseł PO Arkadiusz Myrcha komentuje, że PiS jeszcze przed szczytem NATO chce zrobić dobre wrażenie na partnerach. Praca tej podkomisji i efekt pracy Komisji Sprawiedliwości to ma być tylko taka zasłona dymna, argument w dyskusji dla naszych partnerów amerykańskich, dla naszych partnerów z Unii Europejskiej, że
rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje rozwiązać problem, a tak absolutnie nie jest. O te zarzuty reporterka TOK FM Karolina Lewicka pytała przewodniczącego podkomisji Bartłomieja Wróblewskiego z PiSu. Opozycja mówi, to spektakl polityczny, skoro i tak wiadomo, że za 2 tygodnie trzeba ustawę uchwalić w Sejmie. Taki jest plan i dlatego pracujemy nad tą ustawą, ale mamy do rozstrzygnięcia ograniczoną liczbę kwestii. Dlatego przewodniczący nie wyklucza, że podkomisja skończy pracę jeszcze w tym tygodniu. Na razie jej posiedzenia zaplanowano do poniedziałku. Gazprom ogłasza, że Polska wnioskuje o dostawy gazu przez Nord Stream 2. Wiceprezes rosyjskiego koncernu Aleksandr Miedwiediew powiedział o tym w Berlinie. Według agencji TASS chodzi o wniosek na dostawę 11 miliardów metrów sześciennych surowca. Aukcja, na jakiej oferowana będzie przepustowość Nord Stream 2, odbędzie się w przyszłym roku. Wiceszef Gazpromu zapewnia, że jest wielu chętnych do udziału, nie tylko Polska. Krótka wizyta wysokiej rangą przedstawicielki Departamentu Stanów USA w Kijowie. Nieoczekiwanie Victoria Nuland spotkała się z prezydentem Ukrainy, choć wcześniej nie było tego punktu w oficjalnym programie wizyty. Politycy rozmawiali o realizacji porozumień w sprawie Donbasu i przygotowaniach do szczytu NATO w Warszawie. Słuchasz informacji TOK FM. W nich jeszcze pierwszy społeczny ogród powstanie w weekend w Bydgoszczy. Na podwórku kamienicy przy ulicy Chrobrego 12 trwają przygotowania do posadzenia roślin i ustawienia ławeczek. Opowiada inicjator akcji Filip Krauza. Znaleźliśmy taką inicjatywę realizowaną przez Green Cross Poland. To jest międzynarodowa fundacja, która właśnie zajmuje się rozwojem ogrodnictwa, ale też za pomocą tego ogrodnictwa rozwija więzi społeczne. Ten grant, z którego korzystamy, to jest grant rzeczowy, który polega na tym, że no, po wykonaniu jednego zadania otrzymujemy kolejny grant. Czyli na przykład już jak przekopiemy to ogródko, to dostaniemy stojaki rowerowe, dostaniemy jakieś karniki. Ogrody społeczne są bardzo popularne na zachodzie Europy, a także w dużych polskich miastach. Do tej pory powstały między innymi w Warszawie, Krakowie czy Szczecinie. To wszystko teraz. Kolejne informacje TOK FM o 15.40. Pogoda. Do końca dnia w górach możliwe są burze, w pozostałych regionach dużo słońca. Nocą na południu synoptycy zapowiadają deszcz. Znów będzie ciepło, bo nawet nocą w większości regionów 18 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. O, słyszą Państwo już Jakuba Godzimirskiego, eksperta Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, taki trochę odpowiednik polskiego PISM. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo sięgam po raport, jest Pan w Warszawie w związku z publikacją raportu właśnie we współpracy z PISM na temat Good Gov, czyli lepszego rządzenia dzięki bliższej współpracy. Tak jest. Ale ja pozwolę sobie zacząć jednak od Brexitu. Oczywiście, dziś referendum Wielkiej Brytanii trwa. Zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powołują się często właśnie na przykład Norwegii, mówiąc, że Norwegia pozostaje poza Unią Europejską. W 1994 roku w referendum Norwegowie powiedzieli, że nie chcą wejść do Unii Europejskiej i żyje dobrze. Przywódcy Norwegii w ostatnim czasie zrobili bardzo dużo, żeby temu zaprzeczyć. Mówiąc, nie, dla was to nie będzie dobrze. Dlaczego oni tak zaprzeczają? Skoro Norwegom jest dobrze. No, trzeba to wziąć w szerszym kontekście historycznym po pierwsze, i to jest chyba najważniejsze, jednak czym innym jest nie wstąpienie do jakiegoś klubu, czym innym jest wystąpienie z klubu z nieznanymi konsekwencjami dla tego, który występuje, no i dla klubu jako takiego, więc myślę, że tutaj przede wszystkim nasza obawa przed Brexitem, jeśli by on miał się zmaterializować, polega na tym, że nie wiemy, jakie to będzie miało konsekwencje, po pierwsze dla Wielkiej Brytanii, czy Wielka Brytania taką, jaką ją dzisiaj znamy, pozostanie Wielką Brytanią, czy będzie rozpadnie Anglią, Walią, Szkocją, Irlandią Północną, jakie to będzie miało konsekwencje dla tego kraju, ale przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsze na poziomie strategicznym, nie wiemy, jak taki ruch będzie miał, jak taki ruch będzie miał wpływ na dalsze procesy integracyjne w Europie. Trzeba pamiętać, że parę lat temu Unia Europejska dostała pokojową Nagrodę Nobla i dostała tą pokojową Nagrodę Nobla nie za to, że ma rozbudowaną biurokrację, która kosztuje miliardy euro, tylko za to, że mimo tej rozbudowanej biurokracji ten proces jednak zagwarantował kilkadziesiąt lat pokoju w Europie.
i można powiedzieć, koszt biurokracji jest wysoki, ale warto się zastanowić, jaka jest alternatywa. A tak naprawdę ten status Norwegii, czy to jest rzeczywiście tak, bo tak i pani premier Solberg, i tak też mówią zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii, że w sumie Norwegia jest w bardzo niekorzystnej sytuacji, dlatego że chcąc mieć dostęp do wspólnego rynku w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi się stosować do reguł, które tam obowiązują, natomiast w ogóle nie ma wpływu na ustanawianie tych reguł, czyli no właśnie, bez sensu. Krótka wersja jest taka, mianowicie, że Norwegia de facto jest członkiem, ale członkiem, który nie ma prawa głosu. Czy to jest taka dobra alternatywa dla kraju, który jeszcze ma w pamięci bycie światowym imperium? Czy to jest taka dobra alternatywa dla kraju, który wciąż jednak jest bardzo silnie ekonomicznie powiązany z innymi krajami Unii Europejskiej? Mhm. Można mieć swoje wątpliwości. Życie w Norwegii oczywiście jest bardzo dobre, ale życie w Norwegii jest dobre nie dlatego, że Norwegia stoi poza Unią Europejską, tylko dlatego, że po prostu dzięki dziwnemu splotowi okoliczności geologiczno-polityczno-prawniczych ma bardzo duże zasoby ropy naftowej i gazu, które pozwalają temu krajowi żyć bardzo dobrze. No i wpuszczać imigrantów, Polaków również. I jeszcze trzeba dodać jeden aspekt, który mianowicie, że oprócz tych zasobów też...